podpisaliśmy z Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, czyli regionem Katowic, list intencyjny, którego efektem ma być szeroko zakrojona współpraca w zakresie przeładunku towarów, które mamy nadzieję będą ze Śląska do nas wędrować i odwrotnie. Potencjał Górnego Śląska jest dzisiaj tak duży i rozwój tak szybki, że właściwie sprawą oczywistą jest wizytowanie tam, pozyskiwanie klientów, no czego uwieńczeniem jest między innymi ten list intencyjny. Wydaje nam się, że możliwość wykorzystania terminala w Sławkowie, który jest najdalej na zachód wysuniętym miejscem, do którego dochodzą szerokie tory, jako jednej z końcowych odnóg nowego jedwabnego szlaku, daje szansę, abyśmy byli również pewnym centrum logistycznym. Struktura, infrastruktura transportowa i logistyczna na Śląsku jest bardzo rozbudowana. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani i wierzymy głęboko w to, że tenże Sławków będzie właśnie tym jednym z portów końcowych. No a stąd chcielibyśmy via port Gdynia móc i towary w tranzycie, ale również towary produkowane przez biznes na Śląsku móc eksportować w świat. Ważnym dla nas projektem jest projekt antydronu, gdzie koledzy właśnie z południa Polski mają olbrzymie doświadczenie w tym obszarze. Będziemy na pewno z tego doświadczenia korzystać, po to, żeby powstał w Gdyni bardzo skuteczny i efektywny system antydronowy. To ma zabezpieczyć naszych klientów, nasze przeładunki, stworzyć bezpieczeństwo przelotów i wyeliminować niekontrolowane przeloty nad portem.